że nie wygląda to jak czarne. Tu jest serio pudełko na różdżkę. I każą włożyć ciemną jakąś. Dobra, nie będę jej rozwalać na razie, ale spoko, podoba mi się motyw. Więc mamy Ollivandera z pudełkiem. Jem go, może ja go tu, o! Niech nam towarzyszy, z oddali. O! Dobra. Nożyczki na bok, na razie się nie przedadzą przez jakiś czas. Tak pozytywnie piernikowym. Ten kolor zieleni też jest ładny. Taki minecraftowy. Dobra, i teraz to mi kazali założyć tu, a obok zrobić świeczkę. Z płomyczkiem. Ty jesteś, płomyczku. Tu jest. O. Jest więcej pudełek na różdżki. Spoko. No to nie ten klocek. O. Znowu robimy taką ruchomą jakby ekspozycję. A i tutaj właśnie to pudełko każą też zamontować. To mamy dać taki o. Taki o. No, tak niby nachodzić tu. No. Dobra, słuchajcie, damy mu te różdżki, bo jednak to Ollivander bez różdżek będzie wyglądał. I tu mu teraz jedną wrzucimy, tak jak na ekspozycję przystało. I teraz też popsuła mnie w tą stronę. Na to. O. A co myślisz o tym nowym dodatku Sims of Farma? Myślę, że to jeden z lepszych dodatków, jakie zrobili, aczkolwiek jeszcze nie miałam okazji grać. Jeszcze nie doszłam do tego, żeby go zakupić, więc na ostateczną opinię trzeba będzie poczekać. 140 zł. No, jak na ilość rzeczy, które dali, to jakby... Znając jej, mogło być gorzej, nie? Z tym dali coś, na co ludzie bardzo długo czekali, tak jak wiecie. Drugie pudełko na różdżki. Dwa, dwa. Okej, zgadza się. Rozmontujemy drzwi.
Wentylujemy drzwi i one mają... Mogą się z tej strony otwierać, nie? Z tej strony do środka. Znowu mieć klamkę tylko w środku. Ja im potem wszystkim pomontuję klamki od drugiej strony też. Aha, tu nam każą wrzucić ciemne różdżki. Będziemy robić pudełeczko jeszcze jedno. Różdżka w środek. To ma być tu. I pokrywka ma być też brązowa tym razem. I leżeć obok. O. Tak trochę, o. Pod skosem. Dobrze, mamy to. Mamy, lecimy dalej. Montuj klamki. Wróciłam z sałatką, mogę oglądać. Co za sałatkę jesz dobrą? 6. 6. Montuj klamki, to nie psychiatryk. Ja patrzyłam, ubrania, meble i itp. To nawet spoko. O, widzisz. No i na górę ma być taki ciemno-szary. I trzy takie. Lewa. Trzy. I one mają się znaleźć tu. Szynka konserwowa, ogórek zielony, ser, cebula, majonez i pieprz do smaku. I kukurydza jeszcze. No, tom, nom, nom. Teraz mamy zrobić jeden, tu, potem dwa, i na koniec jeszcze ten. Ładnie. Next. Się głodna zrobiłam, no. Też bym coś przekąsiła dobrego. Ale nie wiem co. Nie wiem, na co mam smaka. Szukam okien i szybek. A szybki są żółte, słuchajcie. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałam. Chyba pierwsze okna z żółtymi szybkami, jakie nam wpadły w łapki. Jak znajdę coś do jedzenia, to ci wybaczę. Gdyby nie to, że jem popcorn, ugryzłbym. Zapraszam, mam całą miskę. Taką... Tak... Taką jak twoja mać. Aha, no proszę. Tu? Z drzwiami. Dobra. I do tego... A!
Kolumny. Kolumny i jedno takie o. Takie o. Tu mamy dać. Halo, kolumna. Tu jest. Tylko jak oni to potem pospinają. W sensie jak my to pospinamy potem. Według instrukcji, ale... Te kolumny przychodzą nierówno z zapięciami tymi na górze. Teraz mamy przygotować, słuchajcie, klocki z dziurami. Klocki z dziurami. Teraz wam pokażę. Te o. Czarne. 4, 2, 3, 4. Szare końcówki. O kurde. Wcisnąć tu w środeczek. Okej. Teraz 4 takie. Co, Magok, obejrzałeś już wdowę? Czy nie jeszcze? Czego? Wdowę. Nie, jeszcze nie. No. Mam czas, nie? No, wiem. No to poczekam aż dadą z lektorem, no. Aha. Czy nie wiem, no. Lepiej będzie z napisami ten, tak, ta po rusku gada tam. Tym akcentem może będzie lepiej niż polskim lektorem, nie? No. Wycwanili. Tak przymontują te kolumny do reszty. No dobra, sprytne. Raczej ma kupy. Się robi ciemna fasada. Okej. Pod tego mamy dać te. Nie, gdzie jest drugi? Jezu, ślepa, wisi, rzeczywiście leży jak byk. Okej. Okay. Mogę wam to w sumie z powrotem przesunąć. Właściwie.
to lepiej widzieli. O. Nie wiem, czy ci mówiłam, były wielkie plany na wesele i na planach się skończyło. Coś ostatnio wspominałaś. O. Czy nie zagłębiałaś się w szczegóły, ale wspominałaś coś o tym. Jeszcze jeden taki ten kąciek. W tą stronę. Już kurde. Równo ustawić. Jakie wesele na Twitterze? Coś mnie ominęło? Teraz takie krótkie. Te? Nie. Raz. No, dokładnie. Cześć, Boczek. Dzięki za rajda. Witam, witam. Dokładnie, Mariolka. Lepiej zawczasu. Gdzie one się schowały? Dzięki. Będziemy, to na pewno. Jak znajdę klocki. Bo mnie trolują. Aha, bo tak, bo jest tylko jeden. Nie wiem, czego ja szukam. Miało być trzy długie i jeden krótki. Brawo ty. Brawo ty, Teo. Brawo ja. Dobrze, teraz tak. Toż długi, a to nie ten długi. Taki długi. Cześć, Becia. Faza. Jak tam po wczorajszym Diabolo? Po dzisiejszym chciałaś powiedzieć. Już żeśmy dzisiaj też ogrywali dalej. Halo, halo. Cześć, Aiko. Witam cię. Książki, nie, to nie książki, tylko te różdżki budować. Dobra, jeszcze rzucę raz okiem, czy na pewno wszystko to zamontowała. Tak, no to wygląda. Ciofamy. Ja to nie mam czasu na trzy gry. A to co tam jeszcze ciśniesz? Tylko trzy? Magok z 15 robi daily, słuchaj, a ty nie masz czasu na trzy? Z których gier robisz daily? Z ESO, teraz? Z Drajda, z Red Deada. Co jeszcze? No i tak, chyba już więcej nie ma daily jako takiego. A z tej takiej, co to tam... co... Jezu, jak to się nazywało? No to taka śmieszna, co masz armię ludzi i biegasz i tam musisz pozabijać. I grasz z innymi graczami i w ogóle tak jakieś tam... No to już nie, gram w Conquest. Conquest Blade, no już instalowałem. Aha.
jest czarny. Mobilne, ale ogrywam je na PC na emulatorze. A to w co grasz w mobilne faza? My w Raida też gramy w sumie na kompie. Teraz takie kolumny. I to jest co brązowy po prostu, dobrze myślę? Tak, ten ciemny chyba. Patrz wyżej, o wybacz. Dragon Michael Punishing Grey Raven. Nie mam żadnego pojęcia, o czym to jest. Ja w mobilne mam w sumie jedną grę taką do klikania, się tam zbiera rzeczy i ten. Trzeba wykraftić jakby odpowiednią rzecz. I ostatnio trafiłam na fajne dwa point and clicki. Też męczę się z zagadką, jedną nie umiem przejść. A, i teraz będziemy te pudełka budować. Dobra, mamy taki elemencik. Czy to jest taki, czy to ma być ciemniejszy? Brązek miał być ciemniejszy. Chyba nie ma ciemniejszego brązowego tu. Chyba nie, bo ten ma być jaśniejszy w sumie. Zobaczymy. Ale jakaś taka faza teraz przyszła na gry mobilne w ogóle, nie? Na ogrywanie. Mam wrażenie, że nie wiem, posłucha no, chyba posłucha w grach na PC-ty i Punishing wyszedł tydzień temu, wersja globalna. A czym się to je? Nie tu. Nie tu, dobrze, dobrze to zamontowałam. O czym to jest? Brzmi brutalnie. Ale grałam w to samo, tylko w wersja chińska i grałam w to 6 miesięcy. Aha. I teraz zaczęłaś od nowa, rozumiem, na globalnej wersji. Bo na chińskim mnie zbanowali, miałam fake konta. Tam mogli grać tylko Chińczycy. Po IP sprawdzili. No, rozumiem. To tak jak, tak jak tego, Lost Ark'a chcą teraz, nie? Tak? Będzie no, też chcą wprowadzić to ograniczenie, że właśnie. Nie wiem, czy Ruscy też to wprowadzą? Że wiesz, no, ci co już grają teraz te tych ruskich i tych koreańskich serwerach, no, będą chcieli te IP i te. Ale to trochę, wiesz, lipa dla tych, co grają, nie? Tak jakby wszystko tracisz i zaczynasz od nowa. No ale z tymi na przykład Polakami, co wiesz, grają na tych rosyjskich serwerach Lost Ark'a, no, to powiedzieli, że to w sumie to im traci tamte, wiesz, parę miesięcy, na przykład pół roku czy tam rok, ale jak już wejdzie, to przejdzie, wiesz, doświadczenie już będzie mieć, wiesz, już wie, co robić, a nie, że wiesz, tak, no, każdy nowy tak zacznie, tak, ja. No. Wiesz co, gdzie iść, kiedy zrobić, no już. W sumie coś w tym jest. Mimo, że nie rozumiałam chińskiego, to kumałam fabułę po obrazkach.
malutkich elementów tu jest od groma, słuchajcie. Tak. Teraz takie. I no to znowu szare. Ła, ścipnęłam sobie palec. Właśnie, na czemu jakieś New Worldsy pójdzie? Ja? No. Nie wiem. Masz teraz tą zamkniętą betę. Nie wiem, chciałabym zobaczyć, czy to w ogóle mi zatrybi, czy ja to dostałam tak na wciąż. No przegrałaś czy... to. No ale wtedy. Czy wiesz, czy dostałam tak na wciąż, czy tylko na alfę na przykład, nie? Niby to mam, niby jest w mojej nie, no, bibliotece. Nie, dostałaś to, to na śmierć. Żeby grać, to tylko Genshin i czekam jeszcze na New Worlda. Swoją drogą jeszcze 42 tysiące punktów kanału i będzie 30 minut z Genshin grane. Spoko, ty będziesz tutoriala robić albo ten. Pół godziny akurat to jest na Simsy, kurde, tworzenia postaci. No mniej więcej. To za dużo, nikt tam nie poogląda tej gry. Słusznie. Teraz muszę sobie znaleźć klocka i jest pewnie jeden, jedyny taki. Może to jest czerwony. No, pewnie tak. Mnie tu w bambuko zrobili. Okej. Tego potrzebujemy seledynowy. Cip, taś, taś. Okej, okay. I szary. A, szare dwa. Jest drugi. Wiecie, że se to zmontuję tak, żeby to w miarę wyszło prosto. Okej. Najpierw stoka na tutorial, a potem stoka na dojście do pierwszego miasta. To masz co robić. Trochę to potrwa, Dersi, w takim razie. To już ta gra się znudzi wszystko. Jest na co zbierać, no. Dziwię się, że na Genshina. Link. O! Aha, słuchajcie, chyba mi się telefon wykładował. Zapomniałam kabla podpiąć. Robimy sobie przerwę w takim razie. U, kamerka. No, nie podpiąłam kabla, nie? No, kabla całkiem. Dobra, zróbmy sobie 3 minutki przerwy, to on się w sam raz trochę podładuje, żeby go włączyć.